sytuacja niebezpieczna jest zarówno na samej Górnej Wiśle, jak i na Odrze, gdzie na bardzo długim odcinku jednocześnie występują bardzo wysokie stany wody. Nie ma takiego przejścia tej fali bezbraniowej, tylko w zasadzie praktycznie na odcinku od Krakowa do Zawichostu ten stan wody układa się znacznie, znacznie powyżej stanów alarmowych i to jest taka jak gdyby jedna, mówię, kulminacja. W związku z tym te podwyższone stany wody zbliżone do stanu około kulminacyjnego będą utrzymywać się 2-3 dni w danym rejonie. I tak w Zawichości, jak dzisiaj obserwujemy, że było 2868, ale na dzień jutrzejszy mamy 890. Czyli po prostu jest to niewielki już przyrost stanu wody, natomiast będziemy obserwować zarówno właśnie w samym Zawichości, jak i tutaj na odcinku od Krakowa do Zawichostu na poszczególnych posterunkach wodowskazowych niewielkie wahania, gdzieś mogą być niewielkie spadki czy ewentualnie wzrosty stanu wody, bo to będzie wynikało z zasilania kolejnych tych rzek dopływających do Wisły. Podobna sytuacja, może skończę jeszcze Wisłę, to więc ta fala bezbraniowa, która uformowała się już na Górnej Wiśle, będzie spływała w dół, czyli Wisło Środkowo i Dolno. W najbliższych dniach spodziewamy się już kolejnych wzrostów tutaj na Wiśle Środkowej. Ona dojdzie do Puław, następnie do Warszawy. I wszędzie jej wysokość będzie powyżej stanów alarmowych i tak samo jak na Górnej Wiśle, tak samo i tutaj na Środkowej Wiśle przewiduje się, że utrzymywanie się tych stanów około alarmowych będzie utrzymywać się przez jedno czy dwie doby, czy nawet do 3 dni.